Kopałki Szymonek się Kolku. pyta, jak ci się podoba póki co gra? Jest jakaś taka. Brak jej Brakło. energii. Tak, brak jej energii, to jest dobre określenie. Jakoś tak niby coś się dzieje, tutaj sobie chodzą te ludki, ale nie wiem, w Oksygenie jest to wszystko jakieś takie dynamiczniejsze i jakieś takie. Nie wiem, Oksygen podoba mi się bardziej. A tutaj jest. Tematyka jest fajna, podoba mi się to poczucie humoru, tak? To jest okej. Ale jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że rzeczy dzieją się za powoli. I te ludki ciągle umierają, ja sobie z tym nie radzę, bo w sumie tak nie do końca wiem, jak sobie z tym poradzić. I niby mam dbać o ich potrzeby, ale oni sami dbają i tak jakoś. Czasem dbają, czasem nie dbają i tak nie wiadomo w sumie, czy on akurat pójdzie swoje potrzeby załatwić, czy jednak musisz ich go odprowadzić, to takie na. Tak, i muszę ludzi do srania zmuszać, bo mi wody brakuje w piekle, nie? Także tak to jest. No, jest dziwnie. No właśnie. Joket cię pyta, gdzie się uczyłaś sztełkować? Gdzie się co? Gdzie się uczyłaś szydełkować? Szydełkować uczyłam się tak, że miałam szydełko i miałam włóczkę, odpaliłam YouTube, zobaczyłam, jakie są ściegi. A potem szukałam darmowych jakichś wzorów do szydełkowania i sobie po prostu, znaczy to się chyba nie nazywa ściegi, tylko jak robisz te pętelki, jak to się nazywa? Oczka? Oczka i splot, nie splot, Może sploty też. No właśnie tak albo czy inaczej. słupki, półsłupki i tak dalej. Tak. No właśnie zobaczyłam, jak się to robi w internecie, a potem szukałam darmowych tutoriali do wykonywania takich rzeczy na szydełku. I z internetu po prostu czytając i robiąc, eksperymentując. I się nauczyłam szydełkować. Tak, pewnie gry, znaczy moderzy zatentygują tę grę. No właśnie jakoś tak, kurczę, nie wiem, spodziewałam się czegoś bardziej intensywnego, a tutaj tak jakoś. Do Bo jakbyśmy poczekiwania spoko. wzięli ten poziom piekło, to po prostu szybciej by im potrzeby spadały, więc jeszcze gorzej, bo to by zabiło jeszcze bardziej tą grę, bo martwi się tylko, żeby ich potrzeby zapełnić. Tak. Jest tak troszeczkę dziwnie. Arturo się pyta, czy pamiętasz jeszcze Terrarię? Terraria jak najbardziej pamiętam i słyszałam, że Terraria miała jakiś turbo duży nowy update i w sumie jestem ciekawa, co tam się wydarzyło, bo dawno Terrarii nie widziałam. Czas Jest to pokaże, co z nowa Terrarią. chytra baba z Mielca. Ja ci dam chytra baba z Mielca. A ja bym te latryny przeniosła, tylko pewnie jak ja je zburzę, to no, to już się nie będzie dało uzyskać Chcesz zasobów je i. zburzyć? No bo są krzywo! A tam to jest piekło, w piekle musi boleć w oczy. Nie mnie! Terraria jest 100 na 10, naprawdę bardzo fajna gra. Tak, również mi się miło grywało w Terrarię. Muszę im znaleźć jakieś zajęcie, bo się nic nie robi w tym piekle. Oni w ogóle pracują tutaj? No, ktoś tam chodzi do pracy, dobrze. Czy jest ktoś, kto się opierdziela? Jaką tą ziemię skopuje tutaj bez sensu, no ale niech będzie. Chyba, że im lepsze łóżeczka pobuduje jakieś. Nie wiem, śpią w kartonach i im styka, więc. Nie, bo to jest za cierpionko, a ja muszę tutaj 500 zrobić. No i teraz to możemy czekać, aż nam się statystyki naładują. No właśnie jakoś tak. Brak rozgrywki! Tak, teraz taki grind się zaczyna. Czekasz, aż Tak. się rzeczy, surowce porobią. A może po prostu mam złe podejście do tej gry? Może tutaj czegoś nie robię, nie odkrywam. Siema, Gamer Jacob. Dobrze ci widzieć. Fioket się pyta, czy dalej obowiązuje zasada 2 godzin live'a. Zależy, jak wyjdzie. Tak, to jest najlepsze chyba odpo to jest chyba najlepsza odpowiedź. Zależy, jak wyjdzie. Który to jest? To jest Ed. To czemu? Nie, no Ed je. Dobra, to on sobie sam zaraz poradzi.
dostałam zawału. Kto mnie zawałował? Autosabotaż! Pozdrawiamy autosabotaż, która po raz kolejny została dzielną legionistką. Ja ci, autosabotaż, dziękuję za wsparcie i platynowa lama dla ciebie na czacie. Powiedz, jak się czujesz i czy wszystko jest w porządku. I czy widziałaś maila ode mnie? Beata Beciasko, przywitamy! Tawy na live'ie! Olsonowa się upomina o drzwi, żeby wyjść. To wszystko trzeba gdzieś spisać. I w końcu siąść i zrobić kiedyś. A mam właśnie, dobra, bo trzeba latryny pobudować, bo ja je burzyłam, ale ich nie pobudowałam z powrotem. Dziękuję, J.Clo. Widzicie, sama sobie organizuje rozgrywkę, nie? Po prostu sabotuje swoją grę po to, żeby ją naprawiać potem. O, rety. Jestem, słuchajcie, jak ci ludzie w naszym państwie, tak? Czyli... O, jeszcze Miętowa pisze, że huba jest do zrobienia jako rzecz na czaty. Potwierdzam. O, i Kądziołek przypomina się o feature dla mnie, o zapisywanie. Słuchaj, teraz będę po prostu siedziała na live'ach i co 15 minut będę mówiła, zapisz grę. Tak, dokładnie tak. O, Moriarty! Został dzielnym legionistą. Ja ci dziękuję za wsparcie i hapsz dla ciebie na czacie. Muszelki, arierki, to jest zło! Znaczy, to jest piękny mem, natomiast na Twitchu nie przejdzie. Ja go zablokuję, ale to jest piękne. To jest fantastyczne. No tak jeszcze miało być Halo Dubsko odbiór. Czy oni to wykopią w końcu kiedyś? Nie. Zakolejkowałam milion, nie ma kopania. Piekło kopania. Dobra, dam ich na maksa, niech sobie radzą. O, jest ktoś zbudował kibel. O, tu Gopis mówi, że chce jeszcze pitchera. O, cię panie, ciebie to milion nie było. Cicho, dam tu Gopis, bo wstanę do ciebie. Buduj, no nareszcie. Lena pisze, że a propos huba, to że jej siostrzenica wczoraj coś tam sobie gaworzyła i powiedziała coś w stylu właśnie huba i że śmiechła wtedy. Huba będzie nieśmiertelne, zobaczycie. Ale przynajmniej jest jakaś kupa, więc już mają wodę i nie umierają z pragnienia. To uczucie kiedyś cieszysz się z kupy. Tak, ale w Don't Starve mam to samo. Ja nawet w prawdziwym życiu zaczynam mieć to samo, słuchaj. Nie! Tak zaczyna się starość, nie? O. Jej! Autosabotaż wypchnęła największego arbuza na oddziale. Jestem z ciebie dumna, autosabotaż. Tak. Jesteś bohaterką. Gratulujemy, cieszymy się bardzo. I życzymy przespanych nocy. O tak. Spokojnych przespanych nocy. Drugi etap zakończony. Nie doceniałem cię, no bo kurde, nie poznałaś się na mnie. Czy tą grę da się zapisywać? Chyba tak, weź zapisz grę. No weź się, co ma. Wisielcowa kazała. Proszę. Nikt nie przyjął nic, znaczy nic nie zepsuł. Sounds like something went kablooey. Nic nie wybuchło. Mr. Azazel? Here? Yes, indeed. That was one crazy kaboom, wasn't it? Okay. Czyli lubię, jak ludzie raczej rzeczy wybuchają. Dobrze. A massive explosion of concentrated suffering to musi chyba kontynent zmienić. Tak. If that collapses, we could lose circles 5 and 6. Hell itself might plunge into the abyss. Jak piekło może się podkrążyć w otchłani, skoro jest otchłanią? Będzie jak czarna dziura, zakłada się pod swoim własnym ciężarem. Tak. How can we help? Oh, wonderful potentate of demondom. Bardzo mi się w tej grze podoba nawiązanie do pracy w korporacji.
Following the bidding of he who rules us all. Lucifer himself has ordered us to refill the damage done by that random explosion. Collect as much suffering as you can, my darlings, and we will repair what we have lost. Forgive me, foul master of fire and ash, but what about the monument to Beelzebub? Here's Master Azazel. The problem is solved, my precious minions! Now it's back to work on that monument to Beelzebub's magnificent wickedness. To wygląda jak typowa, wściekła, że tak powiem, wagina, ta laska z tym kubkiem Starbucksa, tak? Której wiecznie nic nie pasuje. Pani Menager. Tutaj ten, co przyszedł i powiedział, że coś tam się zapada, to wygląda jak ten taki koleś, który wymyśla nowe rzeczy, który przychodzi, wymyśla nowe rzeczy, każe je robić, a później coś się zawsze spierdoli, to jest wina pracowników, bo on wymyślił. A ten koleś z notatnikiem to taki typowy Steve, który wszystko notuje i jest takim popychadłem w korpo. Bardzo mi się podoba to nawiązanie do korporacji, tak. Działek się pyta, czy pracowałaś kiedyś w korpo. Zdarzyło mi się. 12 nie polecam. Nie, wdepnęła w to gówno. Tak. Chociaż wiecie, praca w korpo to też nie jest takie najgorsze zło. Bo jeżeli robicie swoje i na wszystko macie podkładkę w mailach i was to nie wkurza, nie? Że po prostu nie da się iść, zrobić, powiedzieć i jest zrobione. Jest to wszystko ogarnięte, tylko trzeba mieć na wszystko 2 miliony maili i podkładek, żeby było to nie moja wina. To spoko, w korpo zazwyczaj w miarę przyzwoicie płacą, nie? Też w sumie zależy, jakie korpo. Pewnie dokładnie. Nie wszędzie są warunki nieludzkie, nie? Wszystko zależy od ludzi. Ale wiecie, owocowe czwartki, luźne piątki. No tak, typowa pani Anetka bez obrazy dla Anet. Ale chyba nie ma nic gorszego niż pani Anetka, która zamyka okno i wyłącza klimatyzację, bo jej wieje, nie? To jest zło. Ten, Pebeb napisał, że co do pracy w korporacji, to przerwał szukanie pracy w game devie i dostał się do IBM. I o, chyba średnio proszę bardzo. Jest tak zadowolony. Średnio? Czy jest? Bo nie tak mi się wydaje, że chyba średnio. Tak sądząc po emocce, to raczej tak mech. Mech. Ale teraz jak pracujesz Pebeb dla IBM-a, to masz więcej hajsu na donate dla mnie, więc wszystko do przodu. Mam nadzieję, że jakoś się ułoży, jakoś się odnajdziesz i zaczniesz czerpać z tego zarówno środki do życia w wysokości milion, jak i jakąś tam satysfakcję. Chyba też zależy od tego, jakim ktoś człowiekiem. Nie każdy po prostu odnajdzie się w korpo. Są ludzie, którzy potrzebują dać z siebie więcej i otrzymać więcej, a w korpo po prostu robisz to, co ci każą i się nie zastanawiasz jakoś szczególnie. Tak, a jak już zrobisz swoje, to dostajesz jeszcze więcej roboty. Mam wytworzyć jeszcze więcej cierpienia, bo ta gra na tym polega. Ech, dobra. Dopiszmy kogoś tutaj. Olsonowa pisze, że pracowała w służbie zdrowia i że to jest chyba jeszcze większe bagno niż korpo. Chyba tak. Jest nawet na to wielka szansa, że praca w służbie zdrowia jest męcząca. To pewnie trzeba zburzyć i dopiero później postawić drabinę. Proszę bardzo. Proszę zrobić. Marcia pisze, że pracowała w MOPS-ie i że nie poleca. Miejski Ośrodek Pomocy? Nie. Tak, Pomocy Społecznej. Pomocy Społecznej, o właśnie. MOP to Pomocy Rodzinie. Brakło mnie. Brakło cię. Słowa. Czyli Marcia była tą... panią z Simsów, co zabiera dzieci, nie? Albo panią, co zbiera wnioski na 500+. Dokładnie. Nie, ja bym tu jednak widziała taką Malcię, jak przychodzi zabierać dziecko. Biorę tego gówniaka, bo się nie umiesz zająć, nara. Ja wiem, ile papierologii jest w służbie zdrowia, dlatego że ja miałam praktyki w szpitalu, jak byłam w szkole medycznej, no i to jest po prostu rzeźnia. Tam zamiast ludzi leczyć, to najpierw jest papierologia. Nie. Już nie wspomnę o tym, że warunki pracy w szpitalu są po prostu koszmarne.
Jak tak posłuchacie młotki, to możecie dojść do wniosku, że a gdzie młotka nie miała praktyk? Młotka dyletantka, nie? Oj, cały czas poszukuje. Cały czas poszukuje, czyli jak zacząć na farmacji, a skończyć projektując gry i robiąc gry, nie? Wystarczy po prostu zrobić szkołę cukierniczą. Tak. Szkołę medyczną na rehabilitacji i masażu, a po drodze pracować w korpo i jako tester, także polecam. Albo toster. Złoty toster dla mnie, dziękuję. Tak. Gdzie Młocia poleca pracę? W cukierni. To jest dobra praca. Jeżeli jesteście zdrowi fizycznie, polecam wam pracę w cukierni. Jest to jeżeli dobra, spokojna praca. Jesteście w stanie wystać tyle godzin. To... Tak. Znaczy, akurat praca w cukierni to jest praca w ruchu bardziej. W sensie takiej prawdziwej, prawdziwej cukierni, gdzie tam trzeba od czegoś, znaczy dużo się chodzi, tak? Dużo się chodzi od pieca do stołu i tak dalej, to jest praca w ruchu. Tak samo jak pracę piekarza polecam, to też jest dobra praca. Niestety mocno nie doceniałam, bo u nas w kraju ludzie, którzy pracują tak po piekarniach i cukierniach, nie zarabiają kto wie ile, ale generalnie jak najbardziej pracę w piekarni polecam, pracę w cukierni polecam, w prywatnych klinikach, nie w państwowych, w prywatnych też całkiem fajnie. Także są rzeczy, które są fajnie. O, w bibliotece, nie miałam w bibliotece praktyki, ale znam ludzi, którzy pracowali w bibliotece i też sobie bardzo chwalili. Także jak najbardziej są miejsca pracy, gdzie jest fajnie. Czyli piekarnia nie jest tragiczna pod warunkiem, że lubicie pracować w wilgoci. I też zależy, jakie kto się tam trafi, bo w sumie układanie kwiatów na bukiety nie jest złe. Tak. No, ale jak macie kiepską szefową, to na przykład codziennie macie dostawy kwiatów w ilości milion i musicie je obrobić i to już nie jest fajne. Ale to się nie nazywa kiepska szefowa, tylko dużo zamówień i praca wisielcowa, wiesz? Nie, wytłumaczę ci kiedyś, o co chodzi. Dobrze. Wiesz, tak nie będziemy wyciągać brudów na live'ach. Dobrze, w porządku. A ja w tej grze nic nie dzieje, buduję posąg, może dlatego, że pierwszy etap, ale jakoś tak... No dobra, ale to zbudowałam... Ale się to dzieje. Tak, zbudowałam piekło, niech się rzeczy dzieją, okej? Okay. I... Taki klikacz się zrobił. Tak, mogę więcej kibli postawić, nie? Tutaj, żeby były bardziej kiblowo. Co ciekawe, miałam 3 latryny i nie wyrabiali, teraz mam jedną i wyrabiają. Także... Nie do końca rozumiem. Adamek, nie wolno mi tych brudów wyciągnąć, wiesz, no nie wypada pogrążać ludzi, którzy gdzieś tam mogą to usłyszeć. Tam, wywalone. Nie. Ach, rozumiem. Potem przyjdą do mnie panowie, wyciągną mnie, nie. A potem proszę o dane do pozwu, nie? W piekarni można nabyć pieliczcy, jeśli... oczywiście, jeśli jest się w warunkach, jakie kojarzę. Tak, to prawda, w piekarni, jak się pracuje, najlepiej jest pracować rzeczywiście w jakiejś masce czy zabezpieczenie dróg oddechowych, no bo jest cała masa mąki w powietrzu, tak? I można się dorobić pewnego rodzaju, że tak powiem, tego typu spraw. A jak się jeszcze ma uczulenie i tak dalej, to już jest w ogóle niezbyt wskazane. Ale na przykład na tle pracowania w korpo czy w fabryce w trudnych warunkach, to jak najbardziej wolałabym na przykład pracować w piekarni. Prekursor napisał, że niestety nie może polecić pracy w piekarni, bo piekarzem być nie może, bo jego ojciec mu zakazał, bo sam był piekarzem i teraz jakby mu powiedział, że chce zostać piekarzem, to ojciec by go zamordował. O rety. Jakieś tam traumy. Dershi pisze, że pracował na prywatnej stacji benzynowej i że tyle bezczelności, braku szacunku, fałszywości, wyzysku i lenistwa to dawno nie widział. Brzmi jak dobra reklama, nie? Prawda? Jeśli chodzi o brak szacunku, to u nas w Polsce w ogóle jest jakiś taki dziwny, jakaś taka dziwna... Jak nie masz studiów, to jesteś popychadłem i gównowarty, no taka nawet prawda. Jak masz studia, to jesteś popychadłem i gównowarty, bo z jakiegoś powodu
takie zawody jak pani na kasie, albo sprzedawca w McDonaldzie, albo pani sprzątająca, albo jakiś woźny, albo ktoś, kto obsługuje szlaban, traktuje się jak ludzi, którzy mają pracę jakiejś gorszej kategorii, jak jakieś gówna straszne. Zastanawiam się, skąd się to bierze w mentalności Polaków, albo właśnie panowie, którzy tam są śmieciarzami, tak? Zastanawiam się, skąd się bierze to w mentalności polskiej takiej, że trzeba komuś dopierdolić, nie? To nie może być tak, że o, fajnie, mamy panią sprzątającą, 20 lat sprząta, bo my jesteśmy syfiarzami i ta pani posprząta po nas, żebyśmy nie musieli się tym martwić i mieć jakiś szacunek do tego, co ona robi. To musi zrobić, bo jak ktoś tego nie zrobi, to utoniemy w śmieciach. Dokładnie, dokładnie tak. Tak samo jak ktoś musi obsługiwać te szlabany, musi sobie jakiś tam ochroniarz się krążyć po sklepie. O, ani w sklepie musi obsłużyć. Budowałam pomnik, proszę bardzo. So, Frank, this was your doing? Is that what you're saying? No, proszę. Well, that's exactly what I'm saying, Your Holy Highness. Te, wojenki. Modest as I am, I can't deny I was the mastermind behind this entire operation. Yay! Udało mi się skończyć prolog. Jakie graj dalej? Tu się nic nie wydarzyło. Dobrze, moi drodzy. Ja bym zrobiła tak 5 minut jakiejś pauzy i może zmienimy grę. Ale cieszę się, że zrobiłam prolog. Jest dobrze. Czy Hell Architect do nas powróci? Tego nie wiem. Muszę chwilę pograć tę grę na privie i zobaczyć, czy ona się będzie jakoś rozwijać i będzie intensywniejsza, czy to jest właśnie taki skrajny chillout. Aż za chillowy nawet dla mnie. Okej, ja wzięłam pod uwagę to, że wzięłam poziom light, ale jakoś tak, nie wiem, no mało dynamiczna jest ta gra, jak dla mnie. Może później się rozkręci. Także 3 minutki siuś pauzy i zaraz wrócimy z czymś innym, a Wisielcowa od nas ucieknie za jakieś kilka minut, bo idzie jeść. Także... Tak, tak.